Drabina Jakubowa pozdrawia wszystkich uczestników TZ we Wrocławiu. Podczas gdy wy tam jesteście, my wszyscy tutaj w Brańszczyku przeżywamy duchowe rekolekcje. Zapraszam na maratonet! Cześć, pozdrawiamy z Brańszczyka. Czekamy na Sylwestra, tak? Na bal. Czekajcie. Jeszcze się. Nagramy coś jeszcze później, prawda? Dobra. Nie wiem, czy będzie coś.
Dziękuję za możliwość bycia tutaj w Bejszczyku na Sylwestrze. Za pomyśl o operacji mojej mamy, za ludzi, którzy mnie otaczają. I że budzę się każdego nowego dnia za zdane kolokwia i egzaminy. Dziękuję też za siłę do działania w wolontariatach i możliwość należenia do drabiny do duszpasterstwa katolickiego, za moich rodziców, naszego brata, rodzinę, przyjaciół, a także za wszystkie doświadczenia i lekcje, może czasami bolesne, ale dziękuję, że to przetrwały i wyciągnęłam z tego naukę na przyszłość. Chciałabym tak wymieniać bez końca, bo każdego dnia mam za co być wdzięczna. Ty wiesz o tym, Panie Jezu. Dziękuję, że jesteś. Umacniasz mnie każdego dnia. Podnosisz, kiedy upadam i wybaczasz. Dziękuję Ci, Boże, za rok odkrywania Twojej miłości, za to, że ze mnie nie zrezygnowałeś i nigdy nie zrezygnujesz, za odkrywanie swojego piękna i powołania, za zaproszenie do macierzyństwa. Dziękuję za uczestnictwo w pielgrzymce niepełnosprawnym. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, nawet te najdrobniejsze, a szczególnie za te, których nie zauważam. Proszę o większą wiarę w Ciebie, Panie. O to, bym każdego dnia żyła przepełniona Tobą i umarła pojednana z Tobą. Proszę, Panie Jezu, o umiejętność zachowania się w każdej sytuacji zgodnie z Twoją wolą. Wzbudź we mnie, Panie, pragnienie częstej mszy, adoracji i odmawiania różańca. Prowadź mnie, Panie Jezu, tylko Ty, kocham Cię. Jestem wdzięczna za to, że te rekolekcje wydały prawdziwy owoc w moim sercu. Zobaczyłam, czym jest prawdziwa miłość. Co to znaczy kochać? Widziałam ogromną czułość i troskę pomiędzy uczestnikami tego turnusu, że teraz już wiem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia. Bo bez cierpienia nie byłoby tak. Za zdrowie, odwagę władzy, za Sylwestra w Bejszczyku, ogromną pracy magisterskiej, otrzymanie pracy w zawodzie, zdrowie rodziny, szlachetną paczkę, wspólne rodzinne święta, za rodzinę, za mieszkanie w Warszawie, za poznanie księdza Łukasza i inspirujących ludzi. Za każdy dzień, za odwagę bycia wychowawcą klasy trzeciej C. Dziękuję Bogu za zdrowie, za pracę, za dach nad głową, za to, że nie jestem głodny i nie muszę się martwić o finanse, za rodzinę, za bycie wujkiem, za psychoterapię, za znajomych. Szczególnie Paulinę, Ulę i Anię. Za możliwość przyjeżdżania do Brańszczyka. Za możliwość rozwoju. Za Piotra Majdaka.
Dziękuję Bogu za możliwość spędzania czasu u sióstr zmartwychwstanych i za Pana Mariana, za rehabilitację, za zdrowie, za spotkania z wolontariuszami, za brańszczyk i orionistów, za Mietka, za mamę i rodziny, za znajomych. Dziękuję Panu Bogu za wycieczkę do Medjugorje, za ślub brata, poznanie nowej siostry, nową grupę neokatechumenalną, za nowego przyjaciela, za dużo dobrych chwil, gdzie czułem się szczęśliwy, ale i też za te złe, za to, że mamy lepszą relację ze sobą, za poprawę relacji z moim ojcem, za to, że czuję, że mnie prowadzisz, tato.
Gratuluję panu za dzisiejszą rundę. Jeszcze lepsze. Wszystkiego najlepszego.